Katowice. Naszym gościem jest dziś Julita Błońska-Harchut, psychoterapeutka Gestalt, a rozmawiamy o rodzinach patchworkowych. Owszem, telefonów było bardzo dużo, kiedy tak słucham czasem, o czym pani rozmawia z naszymi słuchaczami, to myślę sobie, że to nasze życie codzienne jest bardzo trudne i żeby rzeczywiście ułożyć relacje w jakiejkolwiek rodzinie, a co dopiero patchworkowej, żeby mówić do dzieci tak, jak powinniśmy, żeby nie obciążać ich na dorosłe życie jakimiś przykrymi doświadczeniami z dzieciństwa, to jest naprawdę szalenie skomplikowane. Tak, i dlatego myślę sobie, że im więcej właśnie rozmawiamy i mówimy i uczymy się, tak jak jeden właśnie ze słuchaczy powiedział, że ceni sobie to, że mógł porozmawiać, bo on o tym nie wiedział po prostu, tak? Myślę też, że to, co Państwo usłyszycie dzisiaj, żeby też przełożyć właśnie na te swoje rodziny, bo pierwsza słuchaczka za głosy bardzo dziękuję i za telefony, bo faktycznie usłyszały te osoby i dla mnie to jest olbrzymia wartość, właśnie kiedy słyszymy. I nagle mówię, eureka, coś mi olśniło, tak? Prawda, że nie zwróciłam na to uwagi, a to jest takie proste. A to jest ważne, bo jak pokazuje rozmowa pierwszej słuchaczki, zobaczyła, że porównywanie to jest ważny aspekt w każdej rodzinie, nie tylko patchworkowej, że mamy doceniać właśnie tą oryginalność, o której mówiliśmy przed przerwą dziecka, po to, że ono jest oryginalne, bo ono jest taką kompilacją różnych rzeczy, że nie ma dwóch takich samych osób. Jest tak? Na przykład inne niż na nasze drugie dziecko, no ale każde z nich ma swoją oryginalność. Tak, swoją oryginalność. I tu bym rodziców w rodzinach patchworkowych zachęcała do tego, żeby właśnie zobaczyć tą oryginalność. To coś, co dziecko ma i myślę, że każde dziecko to ma. Jeżeli skupimy się na tym, to rozpoczynamy jeden z ważniejszych procesów budowania poczucia własnej wartości. Jeśli to słyszy właśnie od obcej kobiety czy obcego mężczyzny, to wtedy jest to jeszcze zdwojona wartość, tak? I w ten sposób budujemy relacje, budujemy więź. A to jest jeden z ważniejszych aspektów, bo ta więź w poprzedniej rodzinie została porwana. Zerwana, tak. I najczęściej dzieci mają w przeżyciach bardzo dużo różnych doświadczeń, kłótni, jakichś awantur. Które tak, często towarzyszą wyzwisk, temu, zanim tak, się ta rodzina rozpadnie, jak prawda? Jak słyszę sobie, przypominam sobie nawet wśród gdzieś naszych znajomych, gdzie 13-letnia i 8-letnia dziewczynka słyszała od taty, że mama jest lekkich obyczajów, tak? I nazywał to wprost do niej. Po imieniu. To co on dokładnie mówił, że kobiety takie są, a kobietą była i jedna, i druga córka. Jedna z nich w tej chwili leczy się na bulimię, tak? Czyli nie pomieściła różnych rzeczy, starała się właśnie tych rodziców jeszcze zjednać i połączyć i nie dała rady, tak? A w nowych rodzinach właśnie ta bulimiczna znajomych córka okazuje się, że no właśnie znowu nie znalazła akceptacji, tak? Od mężczyzny. Więc jej związki z mężczyznami mogą być trudne w przyszłości. Mogą być trudne. Pani Julito, no rozmawiamy o rodzinach patchworkowych i to jest problem nie tylko dzieci, które są nieakceptowane albo różnie są traktowane w tych rodzinach, ale najpierw powinni się chyba dorośli dogadać, co też bywa bardzo trudne, zwłaszcza kiedy na przykład ja się nad tym zastanawiam, przyjeżdża do nas na weekend dziecko na przykład naszego partnera biologiczne, no i widzimy, że coś tam jest nie tak. Mamy jakieś zastrzeżenia co do tego, jak to dziecko jest, nie wiem, wychowywane, zaopiekowane. Czy oczywiście można powiedzieć, że to jest subiektywne, bo ja uważam, że co innego jest ważne, a biologiczna matka czy ojciec, że co innego, ale czasem są to rzeczy rzeczywiście takie dość wyraźnie wykrzywione, czy może zakrawające o naruszanie prawa. Czy my powinniśmy reagować? Bo często się tak zastanawiamy, czy mamy do tego prawo, bo no nie jesteśmy biologicznym rodzicem, nasz partner czy partnerka nim jest, czy nam wolno, czy powinniśmy sygnalizować i reagować, czy mamy stać z boku, no bo to w sumie nie nasza sprawa, nie nasze dziecko, prawda? Myślę, że stać z boku, jeśli myślimy o tym, że jesteśmy tym drugim, tą drugą osobą w związku. Bo wtedy się wtrącamy, prawda? Bo wtedy naruszamy te granice. Tak. To jest to, co w pierwszej części powiedzieliśmy, że dokonujemy pewnej oceny i te patchworkowe rodzime, tak, kody, introjekty, to co wnosimy do tych rodzin, to już działa na nas, tak? I wtedy no, dokonujemy najczęściej oceny. Ale ja tutaj bym chciała naszych słuchaczy też przekierować na trochę inne myślenie. Na dialog rodziców, którzy się rozwiedli. Co bywa bardzo trudne. Bo jeden ze słuchaczy wniósł bardzo ważny moment, tak, że nie rozmawia z żoną. W związku z czym, jak ma na przykład zwrócić uwagę, tak, i czy powiedzieć córce, że jest źle ubrana, albo że te rzeczy są już, nie wiem, nie takie
takie nowe, nie takie okej. Tak, gdyby przerzuca na dziecko ten ciężar rozmowy, prawda? Tak, mówienia mamie, a mama ma inny pomysł, tak? Więc apel mój jest jeden. Przede wszystkim nie obwiniajmy siebie za te sytuacje rozwodowe. Próbujmy w relacjach z dziećmi pozostać każdy dobrym rodzicem, tak? Czyli nie, mama nie nadaje na tatę, tato nie nadaje na mamę, bo to jest nic gorszego. Jeżeli dziecko idzie do takiego taty na weekend, o którym mama w ciągu tygodnia mówi, wiesz, on jest taki nieodpowiedzialny, on tak trwonił te pieniądze, tak? I dziecko idzie do takiego rodzica, to ono idzie z czym? Z negatywnym nastawieniem i jego pobyt gwarantuje państwu, że będzie w dużym napięciu, ponieważ idzie do rodzica, który nie jest okej. Jeśli już tak mamy dużo złości, to zachęcam do terapii, żeby sobie to przepracować. Tak? I wszystko u psychoterapeuty wyrzucić. Wyrzucić, dokładnie tak. My jesteśmy do tego przygotowani, żeby tak pracować, żeby właśnie móc sobie o tej złości porozmawiać, tak? Co mnie zezłościło w tym moim byłym mężu, byłej żonie, jakie mam inne aspekty do pracy nad sobą. Natomiast nie na dzieci, bo wierzcie mi państwo, że w gabinecie doświadczam tego bardzo często w relacji z klientem, że ten rodzic właśnie mówi źle o tym drugim. I teraz popatrzmy, jeśli mama tak źle mówi o tacie, do którego jadę na weekend, to jest również ten mężczyzna, który jest pierwszym mężczyzną w życiu, czyli ojciec. Więc jak dziewczynka ma zbudować sobie dobre myślenie o mężczyznach? Jak ona ma wejść w prawidłową relację? I podobnie chłopcy, tak? Jeżeli tak mówi o matce ojciec, że ona taka beznadziejna, bałaganiara, niegospodarna, nigdy obiadu nie było, tak? No to on sobie buduje jasny obraz kobiet, że kobiety są bez sensu. Po co mieć kobiety? I jak myślę sobie, co się dalej z tym dzieje, no to mamy singielki, singlów, że zaczyna to być coś, co kiedyś jeszcze z 10-15 lat temu to były pojedyncze osoby, tak? A teraz jest ich więcej, bo myślę, że część rzeczy pochodzi właśnie z tego, co kodujemy dzieciom. I jeśli rozpada się rodzina, to rozpada się podstawowa więź. I dla mnie dzieci tracą najważniejszą potrzebę, potrzebę bezpieczeństwa. A jeśli nie ma tej potrzeby bezpieczeństwa, to wierzcie mi państwo, że dezorganizacja małego ja od razu idzie. Dzieci gorzej się uczą, albo tak się uczą bardzo dobrze, żeby spełnić oczekiwania, żeby mama się już nie martwiła, no bo tyle kłopotów z tatą czy tato z mamą mieli, że jest tak duże napięcie, że potem, kiedy przychodzi do egzaminów maturalnych, sypią się dzieciaki, sypią się ci młodzi ludzie i potrzebują wsparcia tych obcych osób, albo nawet jeszcze wcześniej, tak, że nie wiem, 15-13-latki nie radzą sobie z różnymi emocjami właśnie w relacji do chłopców, tak? To mówię o konkretnych moich klientkach. I one nie radzą sobie dlatego, że tato był bardzo krytyczny, tak? Na przykład. W czasie tych spotkań, bo to są akurat dwie osoby, o których pomyślałam w tym momencie, z rodzin patchworkowych, tak? Gdzie tato krytykował, mówił, tak, tu masz za grube nogi, za krótkie nogi, no i tak dalej. Tak? Czyli nie pokazywał dobrego aspektu, a tak naprawdę myślę sobie, że nie wyrażał złości do żony, tylko przerzucał to na dzieci, to na dziecko, na córki. Tak? A nie lepiej powiedzieć, jak córka przyjdzie, powie, mam za krótkie nogi, no wiesz co, no nie masz najdłuższych nóg, ale na przykład świetnie robisz to czy tamto, czy to jeżeli jest jakaś będzie metoda? Tak, ale... No to, a to znowu, to ale i to co, tak? Mamy powiedzieć, że masz krótkie nogi i świetnie, nie wiem, śpiewasz na przykład? Na przykład, tak, natomiast bardziej... To nieszczęsne ale, które się u nas pojawia bardzo często w tych rozmowach. Często, tak. To jest, myślę, taki naturalny odruch, że mówimy, no nie martw się, tu owszem, tak, ale coś tam. No i tego trzeba się uczyć, tego trzeba pilnować. Tak. Natomiast myślę sobie, że wtedy, kiedy dziecko samo mówi, jestem nieładna, jestem, nie wiem, mam krótkie zdarza się nogi, to często, tak, do niczego się nie nadaje, tak, jestem beznadziejny, jest bez tak. Sensu, tak? To co wtedy to dla mnie pierwsze, powiedzieć? Że to może być epizod depresyjny, tak, u dziecka, a drugie, że okej, zobacz, tak, ja słyszę, że tak o sobie mówisz, a czy możesz mi coś powiedzieć dobrego o I sobie? I wtedy dziecko nie mówi nic. I wtedy nie mówi nic, jeśli nie mówi nic, to wtedy wiesz, a ja
i daję mu to, co ja. A to wszystko to jest oczywiście po drodze, bo myślę, jeśli rodzic stara się w dziecku zobaczyć to dobre i to będzie w każdej rodzinie, nie tylko patchworkowej, i zobaczyć różne rzeczy, które dziecko potrafi, o tym też mówiliśmy, żeby sprawdzać, czy mogę mówić do dziecka częściej, że jest okej, niż tylko skupiać się na tym, że nie jest okej. I wtedy budujemy tą wartość i dzieci, które mają poczucie wartości, lepiej znoszą rozstania rodziców. Bo oczywiście nie możemy też dziecku mówić, że jest super, jeśli nie jest super, jeśli oczywiście, tego nie robi. Tam, prawda? Nie trudno ciągle mówić, jesteś fantastyczne, dziecko tak się nie uczy, leży, tak, nic nie robi, nie wiem, ma jakieś tam swoje nałogi, a my ciągle mówimy, jesteś fantastyczny czy fantastyczna, nie, też nie tędy droga, prawda? Tak? Czyli jeśli przynosi to moje dziecko, nie wiem, jest zadowolone, to pytam się, z czego jesteś dzisiaj zadowolony? Albo dziecko przynosi same dwóje i my mówimy, że to nie najlepiej, a dziecko mówi, że jemu to nie przeszkadza, jest zadowolony. No, no właśnie, bo to przewartościowanie. To jest ale różne. To jest właśnie to od samego początku. To zaczyna się tak naprawdę od narodzin dziecka. To, co do tego dziecka mówimy, jak mu przepowiadamy, co mu przepowiadamy, i podobnie będzie w rodzinach patchworkowych, tak? Bardzo często jest tak, że matki złe na ojców i odwrotnie. A tak jeszcze mówią, tam jest ta trzecia osoba, prawda? Tak zwana obca, która jeszcze też wartościuje często. Będziesz taki jak, tak, albo masz tak jak twój ojciec, tak jak twoja matka. A tu znowu wrócę do tej oryginalności, tak? No to tak nie jest. I to trzeba zobaczyć. Dlatego w patchworkowych rodzinach jest jeszcze trudniej, ponieważ tam jest tak rozbudowany system rodziny, dziadków, babć, tak? Mają więcej, fajnie, że mają więcej. Ale każdy tylko inaczej wartościuje, właśnie, co innego pytanie, wnosi, prawda? Pytanie, co ta babcia mówi do mnie, tak? Czy ona jest zła na tą matkę, na tego ojca, tak? Bo są rodziną katolicką, a oni się rozwiedli. No i to jest pewien rodzaj deficytu w rodzinie. I powtarza to temu dziecku ciągle. I generuje to napięcie, tą złość. No i tak naprawdę, wiecie państwo, jak myślę sobie o tym, że dzieci właśnie coraz częściej są agresywne, że część z rodziców mówi o tych komputerach jako uzależnieniu, które, wiecie państwo, że już od 1 stycznia jest to uznane jako choroba psychiczna, już psychiatrzy mogą wypisywać zwolnienia na ten rodzaj uzależnienia, no to tak naprawdę dzieci uciekają w ten nierealny świat. Miałam taką młodą klientkę, która na skutek różnych przeżyć właśnie patchworkowej rodziny bardzo dużo czytała i wszyscy byli tacy zachwyceni, że tak fajnie, tak, że fajnie, bo czyta dużo, a tak naprawdę ona u mnie na sesjach mówiła, wiesz, ja uwielbiam czytać, bo ja wtedy nie jestem w swoim świecie. Ucieczka. To był rodzaj ucieczki. Ona naprawdę wydawała wszystkie kieszonkowe, wszystkie prezenty urodzinowe na książki, żeby tworzyć swój świat, w którym czuła się bezpiecznie. Tak. Książek. Tam się czuła bezpiecznie. To może następnym razem, pani Julito, porozmawiamy o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, bo okazuje się, że to właściwie wychodzi nam wszędzie przy rozmaitych relacjach i problemach, tak, że od początku trzeba dobrze zacząć to robić. Dokładnie. A co znaczy dobrze? To jest pytanie, które postawimy przy naszym następnym spotkaniu. Naszym ekspertem była dziś Julita Błońska-Harchut, psychoterapeutka Gestalt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Katowice.